Zacznę nie od pamięci w związku, tylko zacznę od drugiego członu tego dużego tematu, czyli od tego, na czym budujemy swoje książki. Ja bym chciała powiedzieć o tym najpierw, a myślę, że łatwiej potem będzie przejść do tego, jak pamiętamy różne rzeczy, czy nasze pamięci są jakieś kompatybilne, czy też inne i w ogóle co zrobić z tą ilością pamięci. W związku, tak. Więc ja najpierw opowiem, trochę przeczytam właściwie o tym, na czym buduję swoje książki i swoją najnowszą książkę i swoją poprzednią książkę Pusty las, a buduję ją na, nie na odkrywaniu pamięci, bo moim zdaniem trudno odkryć i coś, czego nie ma po prostu, nie ma pamięci o Łemkach, o zapomnianych mieszkańcach Łemkowskich Dolin, nie ma pamięci o Żydach Gorlickich i właśnie o Żydach Gorlickich będę dzisiaj mówić. Mieszkamy obok miasta Gorlice w Beskidzie Niskim, które przed wojną było w ponad 50%, bodaj w 51% żydowskie. Centrum. Rynek. Nie, a przepraszam cię, nie znasz się na tym. O, już się zaczyna, dobra. Nabrzeże, Nabrzeżna, Rzeźnicza, Ogrodowa. Nie wtrącaj się. Więc ono było w ponad 50% żydowskie. Ponad 3000 Żydów mieszkało w Gorlicach. Przeżyło kilkudziesięciu. Nie mieszka chyba nikt, ani żaden potomek żadnego Żyda, który mieszkał przed wojną. No więc zostały pewne ślady w tym mieście, ale to są ślady, które można odczytać tak samo jak ślady po Łemkach, po Rusinach zamieszkujących nasze góry, jeśli się posiada pewną wiedzę na ten temat. Bo jeśli się wie na przykład, jak wyglądały synagogi, bo obecnie w synagogach gorlickich jednej już nie ma, bo ją zburzono parę lat temu, a drugiej jest piekarnia od lat i mieszkańcy, którzy, nowi mieszkańcy, którzy przyszli do Gorlic po wojnie, nie rozpoznają w tych budynkach budynków sakralnych i nie rozpoznają też bardzo wielu innych znaków materialnych, pamięci jako czegoś żywego, społecznego, zbiorowego nie zastąpią pomniki. Więc o tym właśnie chciałam opowiedzieć i o tym, że ja buduję swoje właśnie książki na opowieściach, nie na odkrywaniu pamięci, tylko na budowaniu opowieści. W oparciu o to, co mi się uda znaleźć i na przyglądaniu się tym opowieściom, na patrzeniu, jak one we mnie rezonują i w jaki sposób tworzą współczesny świat, współczesny krajobraz tego miasta i mnie w nim. Bo sądzę, że dojrzale mieszkać gdzieś możemy dopiero wraz z naszymi zmarłymi. Bo tamto życie nie zniknęło. Wszystko zostawia gdzieś swój ślad. Drobinki istnienia, które krążą w krwiobiegach świata, tworząc nowe życie. Numery telefonów w starych książkach telefonicznych, krople krwi pod chodnikiem, archiwa pełne wspomnień, żydowskie domy, w których mieszka nowe. Menory i tołesy na aukcjach w internecie. Tamten sklep, szyld sklepowy z radomskiego getta z nazwiskiem mojej babki Feigi Schneiderman. Chciano mi go sprzedać za duże pieniądze. Rzeczoznawca wycenił, tak mi powiedziano, a czy rzeczoznawcy byli wtedy w getcie? Milczenie i smutek, wielki lęk o bliskich, przenoszący się w genach jak wieczna choroba. Skórzany pasek od zegarka ojca, który noszę, zachował w sobie ciepło jego skóry. Podobnie jak lornetka, którą kupił po wojnie od radzieckiego żołnierza, czarna i masywna, przechowuje widoki, na które patrzyły jego oczy i jego spojrzenie. Widzę młodego chłopaka na pierwszej powojennej wycieczce w góry Harcu, młodego mężczyznę na wojnie w Korei Północnej. Głaszczę chropowatą obudowę, tak jak kiedyś głaskał ją on. Wędruję po śladach, które zostawiono. Jak pies łapie tropy, rozglądam się wkoło, szukam ciemnych kryjówek, zapomnianych spraw. Zaglądam do piwnic, podchodnik na strychy, wsłuchuję się w ciszę, brzmią w niej dawne dźwięki. I patrzę, jak cienie gromadzą się wokół. Nie ma nieważnych tropów, nie ma nieważnych żyć.
Bo na przykład, czy nieważne jest życie Samuela Balsama, zwanego w domu Sankiem, mimo że było krótkie, wszystkiego tylko 13 lat, aż przeciął je SS-man na Gorlickiej ulicy. Urodził się, tak jak mój ojciec, w 27 roku w Gorlicach, jako syn Mojżesza Balsama i Adeli z domu Lipcze, córki krawca Chaima Szyi i Perły, która przyszła na świat według świadectwa szkolnego 15 grudnia 1889 roku. Mojżesz był młynarzem i opiekunem synagogi, w której spędzał całe ranki. Mieszkali na Blichu, tuż nad rzeką. Równolegle do ropy płynął wówczas potok Młynówka, stało nad nim aż 5 młynów. Dziś trudno w to uwierzyć, gdy patrzy się z mostu na ciche, ciemne nabrzeże. Jakby życie Gorlic już tam nie sięgało, jakby wyczerpywało się w rynku i na 3 maja, a z biegiem Mickiewicza rozrzedzało i całkiem traciło moc. Jakby go nie starczało na Blich i Nabrzeżną, które nikną cicho w zieleni ogrodów. Młynówka jak w legendach zapadła się pod ziemię, a wraz z nią tamto życie. Jak w legendach jednak, gdy się nocą wsłuchać, można usłyszeć obracające się żarna pod spodem. Właścicielem jednego z młynów był Markus Goldberg. 23 października 1939 roku przejął go polski powiernik Czesław Komorowicz. Sanek miał braci i siostry. Daniela, urodzonego 10 stycznia 1923 roku, przeżył wojnę w Związku Radzieckim razem z ojcem, Gitle z 1925, Józefa i Henryka, który przyszedł na świat w 1929 roku. Przeżył jako jedyny z trzech, jeden z trzech spośród ponad 100-osobowej rodziny. I to właśnie od niego wiem, co zdarzyło się pod koniec 1939 roku na jednej z gorlickich ulic. Henryk, po wojnie Harry, wraz z 2 lata starszym Sankiem poszli do miasta, a na ulicy Polski Chłopiec kolega Sanka z gimnazjum wskazał go gestapowcowi. Ten podszedł do chłopca i z bliska do niego strzelił. W małym Heniu nie rozpoznał Żyda i kazał mu uciekać. Potem w nocy przyszli po resztę rodziny. Henryk ukrywał się wtedy u kuzynów, bał się w domu powiedzieć, co spotkało Sanka. Przyszli więc do rodziny i zastrzelili Adele, Gitle i Józefa. Inny młody Balsam z Sokoła zabity został w kwietniu 1941 roku w rynku za to, że bez opaski woził wodę sodową na taczkach. Czy brał ją z wytwórni wód gazowych Nuchema Ormianera? Z pewnością. Niedaleko na Krzywej mieściła się jego fabryka. Założył ją i rozwinął ojciec Nuchema, Chaim. Zmarł w 1935 roku i wtedy przejął ją syn. Fabryka mieściła się na tyłach dużego, wygodnego domu z kuczką na dachu. Mieszkało w nim razem kilka pokoleń Ormianerów. Dom Ormianerów był bogaty, religijny, w nowoczesny sposób, kulturalny. W bibliotece stały książki po hebrajsku, polsku i widysz. Tamto życie było bardzo szczęśliwe, wspomina bratanek Nuchema Roman, imię hebrajskie Abraham. Katzbach, po wojnie w Ameryce Roman Kenneth. Można by nawet powiedzieć szampańskie. Zdarzało się, że szampana pito całymi beczkami, jak na przykład na ślubie siostry Nuchema Cypory, albo wiosną 1939 roku, gdy przytoczono 40-galonowe beczki z wodą sodową i jak do olbrzymich syfonów dolano do nich szampanu, syropu i dosypano różnych ingrediencji. A jeszcze potem nie było już szampanów. Zamiast nich płynęły pot i krew. Więc chyba dobrze, że pito go wtedy całymi beczkami. Rodzina Ormianerów liczyła 42 samych tylko bliskich krewnych. Przeżyła 2. Kilka dni temu ledwie zdążyłam napisać o Chaimie, Nuchemie, Cyporze i Romanie, tylko kilku osobach z rodu Ormianerów, zadzwonił do mnie Damian Nowak z Bieckiego Muzeum. Na jego strychu odnalazł przybrudzoną szklaną butelkę z wytłoczonymi literami Wytwórnia Wód Gazowych Gorlic N. Ormianer i jeszcze prawnie zastrzeżone na denku. Nuchem Ormianer nie przeczuwał, tłocząc te litery, że za chwilę prawo już nie będzie dla Żydów i że nikt nie przejmie się zastrzeżeniami. Po wojnie doskonale już o tym wiedział, przeżył, jak jego cioteczny brat, wnuk. Po co mu jednak była ta wiedza? Może już lepiej nikt by zginął i nie opłakiwał bez końca swojej żony Hani, sióstr Estery, Cypory, Racheli, Lei i braci Abrahama i Michała. Co ja jednak wiem o życiu po tym wszystkim, gdy ma się całkiem nową żonę i całkiem nowe dzieci? Może da się żyć tak, jakby tamto się wcale nie zdarzyło? Może bywa, że tamci nigdy nie wracają? Stara, przezroczysta butelka, jak baśniowe butelki z dawnych czasów z listami w środku, to dzisiaj ślad po tym, że dawno temu na gorlickim rynku pito szampana z wodą gazową z fabryki przy ulicy Ormianerów.
Tak jak Jacek Leociak, jak profesor Jacek Leociak chce zaufać temu, co materialne, cytuję. Może materia zdołała przechować odcisk, odbicie, przynajmniej cień tych, którzy stąd odjechali. Na przykład szkół, które przyjęło tysiące dotyków. Tych, którzy butelkę zrobili i tych, którzy napełniali ją wodą, tragarzy z wózkami na błotnistych ulicach i tych, którzy odbierali ją z ich rąk. Po latach zmatowiała, pokrył ją brud, żyją na niej miliony niewidzialnych istnień. I dzisiaj, udzielając świadectwa historii Ormianerów, domaga się opowieści także o sobie samej, o swojej szklistości, przezroczystości i smukłości, o tym, jak absorbuje słońce latem, a zimą oddaje chłód, i o tym, jak na jej powierzchni nieustannie rodzi się nowe życie, spotyka się i plecie, to, co ludzkie i to, co nie. A także o tym, jak ocalała, krucha i niepotrzebna nikomu, i wraz ze swoją opowieścią, ze swoją materialnością stała się częścią naszej teraźniejszości. Choćbyśmy nie chcieli o tym wszystkim wiedzieć, choćbyśmy nie chcieli pamiętać. Patrzę pod światło na szkło i szukam odblasku dawnego. Po rodzinie Ormianerów pozostało przynajmniej tyle. Po chłopaku, który zapomniał opaski, wiodąc na taczkach wodę sodową, nawet to nie. Na początku nie wiedziałam o nim niczego, nie znałam jego imienia, ani kto go urodził, jak i gdzie. Tylko tyle, że był z Sokoła. Ale potem pomyślałam, że skoro tak, to na pewno nazywał się Mojżesz, syn wdowy Biny Balsam i przyszedł na świat 1 lipca 1916 roku, a w szkole był całkiem średni. Nie zdał do drugiej klasy z powodu nieregularnego uczęszczania. Pewnie już wtedy pomagał matce w pracy. Może na tym zakończył edukację i dlatego mając 20 kilka lat wciąż jeszcze rozwoził po Gorlicach wodę. Tak rodzą się opowieści. A cóż poza nimi może ocalić Mojżesza Balsama od nieistnienia? Chyba jeszcze tylko krew, która pomieszała się z wodą z rozbitych butelek i wsiąkła w ziemię na zawsze. Pinkasa Pęcaka także zastrzelono za brak opaski. Przynajmniej tak mówi jedna z wersji jego historii. Było to na rogu Mickiewicza i Garbarskiej, w miejscu, z którego obie ulice opadają ku rzece. Inna wersja głosi wszakże, że zastrzelił go szef Gestapo Otto Friedrich koło swojej siedziby. A jeszcze inna, przekazana przez Leona Walacha, że zamordowano go, gdyż aksamit przyszyty do czapki wzięto omyłkowo za futro, którego nie wolno wtedy było Żydom mieć ani nosić. Bardzo wielu było Pęcaków przed wojną w Gorlicach. Na przykład tuż obok sklepu Pinkasa przy Garbarskiej 4 Lola Pęcak sprzedawała nawozy sztuczne, a zaraz po sąsiedzku przy Mickiewicza 6 Gitla Pęcak towary mieszane. Był Abraham Pęcak i Meir Pęcak, byli Wolf Leib i Hanna. Był inny Pinkas Pęcak Fiakier, który miał dwoje nieślubnych dzieci lub po prostu był ich opiekunem, Bejle i Haima Fiszów. Był Hersz i był też Michał Pęcak, rocznik 1888, kupiec. Ich krew także wsiąkła w Gorlicką ulicę, podobnie jak krew Barucha Pęcaka, syna Michała i Hindy z domu Raker, krawca. Jego dziadek Menachem Mendel Raker przy rynku 12 miał kram z konfekcją. Żył ledwie 30 kilka lat. Tak, wielu Pęcaków było do wojny w Gorlicach. Niektórym się udało i wrócili, ale wkrótce nie pozostał już nikt. Ulica, a właściwie uliczka Rzeźnicza, to ostatnia ulica getta. Na nią zagnano niedobitki po wielkiej akcji likwidacyjnej i zamknięto w obozie pracy. Oddalona od głównej arterii, do niedawna ukryta za pawilonem handlowym i restauracją Juchas, teraz oddzielona od przelotowej ulicy Legionów, udającą nowoczesność galerią. Przed wojną była ludna i żywa, mieściły się tu jadki mięsne, a nieopodal targowica. A także składy, na przykład skład desek i drzewa budulcowego należący do Samuela Zieglera, a bliżej drogi krajowej Gorlice Grybów skład skór Jakuba Izaaka Ehrenberga. Obok Wikliny i rzeki był tam też plac z budynkiem Malki Landau. Przy Rzeźniczej mieszkali m.in. grabarze Samuel Bergman, Jakub Izaak Ehrenreich i Mojżesz Jakobs Krebs, krawiec Eliasz Bergman, kupcy Markus Birnzweig, był bogaty, miał aż dwa domy. Szymon Spitz, Jakob Landau i Leizo Ullmann, a także przemysłowiec Hersz Rabinowicz, handlarze skór, Chaim Landau i Leib Juda Ullmann, a także inwalida Abraham Müller i Estera Met. Przy Rzeźniczej 13 kamienicę czynszową posiadała gmina izraelicka. Majątek opuszczony w całości, napisano w 1945 roku w karcie ewidencyjnej. Tego majątku opuszczonego było rzecz jasna więcej, choć na przykład zabudowania fajgi Krebs spod dwójki rozebrano.
Samuel Tenenbaum z pod jedynki ocalał co prawda na wschodzie, ale jeszcze w 1946 roku był w Związku Radzieckim i może nigdy nie wrócił. Po co miałby zresztą wracać? Ani tu miejsca dla niego, ani życzliwości nie było. Na rzeźniczą po wojnie nikt się nie wprowadził, mimo że przecież tego pożydowskiego trochę tu zostało. Dlatego przetrwała taka pusta, wymarła, z coraz bardziej dziurawą nawierzchnią, nikomu już niepotrzebna, zapomniana. Wieczorami ciemna, bez jednej latarni, ledwie dochodzą do niej światła miasta, ledwie oświetlają księżyc odbity w kałuży. Są przy niej tylko zakład szklarski z zapleczem pełnym obrazów do oprawy, chyląca się ku ziemi masarnia, niemal niewidoczna wśród krzaków i zakład produkcji tortów okolicznościowych. Rzeźnicza to dziś ulica zmarłych, którzy tu zostali. Tajemne przejście do innego świata, choć niektórzy chodzą tędy na skróty z galerii do parku. Unoszą się nad nią, jakby powiedział poeta Jacek Podsiadło, chmurki bez pańskich snów, dymki bez pańskich słów, jak wszędzie, gdzie się ścierają płyty światów. Tuż obok, nad ropą, na tyłach oświetlonej galerii stoi równie zapomniany pomnik zamordowanych tu 20 Żydów i 12 Polaków, zwany potocznie Smutnymi Twarzami, autorstwa Janusza Krauzego. Według lokalizacji Google'a stoi na ścieżce zdrowia. Codziennie biegają tędy po nieśmiertelność dziesiątki biegaczy. Nie mają czasu, by przystanąć i pobrać lekcje śmiertelności od tych, których cienie niepokoją się i kręcą wokół. Uskoki semantyki obok wypiętrzeń grobów, zmywań znaczeń. To znów Jacek Podsiadło. Niedaleko rzeźniczej, u zbiegu Krasińskiego i Legionów, stoi szara piętrowa willa z lat 30. ubiegłego wieku. Pochodzący z Robczyc, nieco zapomniany pisarz Wilhelm Mach w latach przed i powojennych spędzał w niej dużo czasu. Kiedyś willa nazywała się Szklarczykówka, obecnie dom imienia Wilhelma Macha. Przyjeżdżał tu do siostry Bronisławy Mulger. W czasie okupacji dom był siedzibą Gestapo, a potem NKWD. W podziemiach mieściły się karcel i cela, a także kuchnia, na parterze pokoje przesłuchań, wyżej mieszkania gestapowców i NKWD-zistów. Mieszkanka Gorlic Anna Wygrzewalska, która w czasie okupacji mieszkała obok, wspomina, jak została tam kiedyś zabrana jako dziecko, by wzięto z niej miarę na sukienkę, którą dla córki gestapowca szyła żydowska Krawcowa. Pamięta słodycz cukierków, które wówczas dostała i to, że Krawcową, gdy już uszyła sukienkę, zamordowano. Jakiś czas po wojnie do willi powróciła przedwojenna właścicielka. Prowadziła w niej rodzaj salonu. Oprócz Wilhelma Macha bywali tu m.in. Zofia Naukowska, Jerzy Iwaszkiewicz, Kazimierz Brandys. Katownia Gestapo i NKWD istnieje w stanie nienaruszonym i niezmienionym. Do dziś, poza piwnicznymi okienkami, które zmieniono na plastikowe, bolała się przez nie woda. Po ciemnych schodach wchodzę do piwnicy. Tynki, kłódki do karceru wciąż takie same i kraty w oknach też. Tak samo układa się światło rzucane przez słońce do celi. Na białych, wapnowanych ścianach więźniowie wydrapali imiona, nazwiska i daty. Litery i cyfry są chwiejne, niezdarne, jakby pisało je dziecko. Ciekawa jestem, czy myli w murze, jakiej siły i sprytu musieli użyć, jak bardzo musieli być wytrwali, by zostawić ten odcisk życia, ten ślad po swoim istnieniu. W pomieszczeniu kuchennym, jak niegdyś gestapowcy, tak teraz obecni właściciele trzymają zapasy na zimę, konserwy i weki. Dotykam zimnej ściany, przesuwam palcami po nierównych literach i myślę o tym, ile rzeczy dzieje się tu naraz. Wokół toczy się zwykłe życie, ulicą jadą samochody, ktoś kogoś woła, ktoś idzie do apteki naprzeciw, ktoś na kogoś trąbi. W willi po schodach ze śmiechem zbiega dziecko. Inne dzieci czekają na zajęcia w pracowni na parterze. Tyle życia, tyle dźwięków. Czy w tym wszystkim da się jeszcze usłyszeć czyjś krzyk z piwnicy? Czyjeś wołanie o pomoc? W tej kapsule czasu nic już nie jest oczywiste. Czasy się wymieszały. Więc oni tu byli, a ja tu jestem i ty tu jesteś. A może jest odwrotnie. Ja tu byłem, ty tu byłeś, oni tu są. Myśli profesor Jacek Leociak, stojąc przed ścianą w budynku zespołu szkół licealnych i ekonomicznych przy ulicy Stawki na Umszlakplacu w Warszawie. Mało kto o tym wszystkim wie, jeśli już wie, to raczej milczy. Nic dziwnego. Ponure sąsiedztwo, cytuję, było przyczyną pewnych parapsychicznych zjawisk, o których ze względu na bezpieczeństwo milczano, tak za okupacji, jak i po wojnie. Pisała we wspomnieniach niegdysiejsza mieszkanka willi Maria Cegielska, matka historyka i pisarza Tadeusza Cegielskiego.
O takich miejscach mówi się, że są nawiedzone. Pewnie też dlatego Wilhelm Mach, który był świadkiem zagłady i późniejszych czystek etnicznych w Beskidzie Niskim, w napisanych w 1961 roku Górach nad Czarnym Morzem powiada: wymarły miasteczka i wsie, trupy w gorącym popiele spalone na węgiel, trupy w śniegu jak kość, trupy w błocie. To były zgliszcza nasze i ich, trupy nasze i ich. Nie byłem tylko świadkiem, także sprawcą. Musiałem. Nie moja, nasza wina. Podpalałem wsie, nie wsie, obozy bandyckie. Podpalałem trudne cerkiewki, nie cerkwie, twierdze i bunkry i magazyny broni. Nasza ojcowizna została jak cmentarz. Więc nic się nie dziw chłopie, bo komu przyjdzie żyć na cmentarzu? Ten słucha, choćby nie chciał, szeptania spod ziemi. A cóż ja poradzę, skoro i nasi, i ich mówią spod ziemi: śpi czujnie, bądź nieufny, czuwaj na jawie, bądź gotowy. Wielu, bardzo wielu ludzi można by wymieniać, których krew wsiąkła w ziemię na gorlickich ulicach, spłynęła w dół aż spod dworzyska Garbarską i Mickiewicza do Młynówki i zmieszała się z jej wodami, napędzając turbiny pięciu młynów. Holokaust rozproszony, holokaust od kul, jak się mówi o holokauście, zagładzie, która dokonała się nie w obozach zagłady, zabrał tu niemal tyle samo osób, co Bełżec. Na przykład, jak wspomina inny mieszkaniec Gorlicy, Aleksander Potocki, na ulicy przed Szklarczykówką i tuż obok, za kamienicą zwaną Gubałówką, tam, gdzie do niedawna mieściła się restauracja Juchas. Także w szpitalu żydowskim niedaleko, na żydowskim cmentarzu z drugiej strony miasta. A przede wszystkim w tak zwanej buciarni, dawnej fabryce butów, gdzie w czasie wielkiej akcji zgromadzono kilkaset osób. Potocki wspomina furmanki na ulicy Stróżowskiej, pełne nagich zwłok, zwisające kikuty nóg i rąk i wyciekającą z furmanek krew. Tylko pomiędzy 14 i 19 sierpnia 1942 roku zginęło w Gorlicach około 900 osób, prawie 1/3 wszystkich. Czas wcale nie chce się tu układać linearnie, przeciwnie, jakby się tłoczył i węźlił i suplił, przenikał, nakładał na siebie, żyjemy z umarłymi pod stopami, a nawet jeśli niektórych zabrano na cmentarz, zdążyli odcisnąć swój ślad. A ilu jeszcze zostało i wyrosły na nich drzewa, chodniki i domy? Wyrosło na nich nowe życie, które toczy się dalej, jak gdyby nigdy nic. Na rogu Mickiewicza i Garbarskiej, nad katownią Gestapo w Szklarczykówce, na dworzysku przy Rzeźniczej, Strażackiej i Stromej. Na skarpie przy 3 maja, dzisiejszej Kołłątaja, przy dzisiejszej ulicy Kołłątaja, na której pod niemieckim nadzorem pracowali i umierali żydowscy mieszkańcy miasta. Na Krótkiej, gdzie stoi dziś tylko jeden dom, na którym wisi tabliczka, że prowadzono tam tajne nauczanie, za co groził obóz zagłady. A przecież zagłada już się dokonała, już skończyła z tym domem, zabierając wcześniejszych mieszkańców, sitarza Mojżesza Berla Perlmana, subiekta Salomona Raba i kupca Szymona Rosenbluma. To im groziła, nie za nauczanie, ale za to tylko, że byli, że są. Nie mogę znaleźć co prawda śladów ich śmierci, więc może któryś się jej wymknął, któremuś się udało, ale znalazłam trochę tropów ich życia, które więcej o nich mówią niż śmierć. Wiem na przykład, że Szymon Rosenblum urodził się w Gorlicach 17 kwietnia 1891 roku, był w Płaszowie i nie powrócił, jego los, tak jak powiedziałam, pozostał nieznany. Salomon Raab urodził się w 1882 i był synem kupca Józefa, dobrze się uczył w szkole. Podobnie jak jego młodszy brat Naftali, urodzony 27 kwietnia 1901 roku, bardzo dobry w czytaniu i pisaniu. Czy to ten sam Naftali Raab, którego sprawie 17 marca 1942 roku pisał do władz niemieckich Władysław Kutyś z ulicy Łęgi 5, prosząc o przydział sklepu wraz z wyposażeniem po Żydzie Rabie Naftalim z Ropasztrasse 30 dawnej Mickiewicza? Nawiasem mówiąc, ale nie wolno mi tego przeoczyć, pod tym samym adresem mieścił się sklep spożywczy Leizora Rapaporta. Więc 17 marca 1942 roku Władysław Kutyś z ulicy Łęgi 5 uznaje, że nie ma już na co czekać, bo inaczej wszystko się zmarnuje i sklep weźmie jakiś inny rejczyk. Więc zatem siada przy stole, by napisać list. Do landkomisarza Gorlice, było to jeszcze przed zagładą. Do landkomisarza Gorlice, proszę o przyznanie sklepu po Żydzie Rab Naftali, Gorlice Ropasztrasse 30. Proszę najuniżeniej o przyznanie mi sklepu z towarami mieszanymi w Gorlicach, wraz z jego wyposażeniem i towarami. Zamierzam kupić wspomniany sklep na raty miesięczne. Urodziłem się w Moszczenicach. Moi rodzice, jak i ja, jesteśmy pochodzenia aryjskiego.
Po zakończeniu szkoły ludowej przez 3 lata chodziłem do średniej szkoły handlowej w Jaśle. Potem pracowałem w różnych przedsiębiorstwach handlowych. Przyznanie mi opisanego wyżej sklepu będzie wielką pomocą zarówno dla mnie, który jest teoretycznie i praktycznie obeznany z handlem, jak i dla moich rodziców. Nie wiem, czy Pożydowskie dało szczęście rodzinie Kutysiów, czy też całkiem nie. Nie tylko Naftali i Salomon, także pozostałe dzieci kupca Józefa Raba uczyły się dobrze. Ojciec musiał być z nich dumny, z Jakuba i Rywki, Bruchy i Estery. Choć może mniej z najstarszego Kelmanema, z Frajdy i Zarona. Jaki był los rodziny Rabów? Nie wiem, ale może jeszcze trafię na jej ślad. O Sitarzu, Perelmanie nie znalazłam na razie niczego. Nawiasem mówiąc, przed wojną ulica Krótka nie była aż taka krótka, bo stały przy niej co najmniej 2 domy, skoro pod dwójką miał sklep z kapeluszami Mendel Krischer, syn Mojżesza. W czasie wojny był w Płaszowie, Skarżysku, Buchenwaldzie i Remsdorfie. Został wyzwolony w Terezinie. Mówi o tym terezińska pamiętnik Kniga. Przy Krótkiej mieszkali też Hanna Hindarab i Hersch Werner. W 1945 roku ich nazwiska figurują w spisie tych, którzy opuścili swoje mieszkania i już tu na pewno nie wrócą. W kolejce po nie stoją bowiem inni. Więc lepiej niech nie wracają Mendel, Hanna i Hersch. Na prochach i kościach zamordowanych ciał, na życiodajnej krwi płynącej ciemnymi rzekami miasta wyrosły po wojnie Gorlice. Wprowadzili się nowi ludzie, zamieszkali w nowych domach. Gorlice, reklamowane przez ratusz jako miasto światła, w końcu niebagatela stanęła tu pierwsza uliczna lampa naftowa. Ale co począć z tymi prochami, z tą krwią, z za długim cierpieniem i zbyt szybką śmiercią? To wszystko nie zniknęło, to wszystko wciąż jest, w murach kamienic i w bruku ulic, w ciemnych wodach ropy, w ostatnim oddechu do dziś wyczuwalnym w powietrzu. Dlatego dla 86-letniej bohaterki wiersza Tygrys Józefa Kurylaka jedynym źródłem światła rozświetlającego mrok jest grób gorlickiego cadyka, który, cytuję, lśnił w jej snach jak szmaragd. Jedyną nadzieją zaś pielgrzymka do grobu cadyka, do Gorlic. Lecz nogi ją ku światłu cadyka nie niosły, jak trzcina nad stawem próchniał jej kręgosłup. Gasła w niej bergsonowska élan vital. Ach, ciemna prawdo, ciemniejszy mój żal. Ostatecznie światłością w środku ciemnej, jesiennej, księżycowej nocy okazała się decyzja o samozagładzie. Tygrys się młody w niej obudził, szybko podbiegła do klamki, bezwładna, martwa na niej zawisła. Światłość, decyzja o samozagładzie jest młodością, pięknością i siłą tygrysa. Także Justyna Balgielska jest obojętna na trud gorlickich copywriterów. Tutaj w Gorlicach mam wrażenie, że jest to dość mroczne miasto w taki dość romantyczny sposób, powiedziałabym, ale to łączy się we mnie z deszczem niepokoju. Mówiła na spotkaniu autorskim na festiwalu imienia Zygmunta Haupta. Kiedy chodzę wieczorami po pustych ulicach, woda w kałużach złoci się i połyskuje w żółtym świetle latarni. Powietrze z brązowej pachnie, jakby było wędzone. Od ropy ciągnie chłód, nikogo nie ma, tylko chodnikiem biegnie pies. Trzaskają żaluzje ostatnich zamykanych sklepów i gasną w nich lampy. Jakby na wieczność, jakby nigdy nie miały zabłysnąć z powrotem i ciemność wiekuista spadnie na dworzysko, rynek, nabrzeżną i krzywą. Jedyne światła dochodzą z piekarskiej, ze starej synagogi, dokąd z mroku po pokarm przychodzą umarli. Bo dziś mieści się tam piekarnia, dochodzi z niej nocami ciepłych zapach chleba i snuje się powoli nad dworzyskiem i nad rynkiem, nad garncarską, cichą i wąską. Po ten chleb stoi w ciemnościach niewidzialna kolejka. Dlatego zdarza się rankami, że już go wcale nie ma. Stoi w niej na przykład Luba Scheinberg, zamordowana w Zagładzie. Ale zanim zginęła, urodziła się w 1904 roku jako córka Abrahama Haima i Sheiny Reinholdów. Była żoną Józefa i miała przy piekarskiej 7 sklep z towarami mieszanymi. Miała też brata Ezechiela, ocalał. Obok niej Isaac Leib Echenberg, który urodził się jako w 1861 roku jako syn Samuela i Rywki, zginął w Płaszowie. Był samotny, jego żona Sara umarła. W Zagładzie zginął także jego syn, rabin Lazar Elimelech Echenberg, który mieszkał na Bieckiej i miał 8 dzieci. Wśród nich jego córka Henia także zginęła w Zagładzie. O tym wiem na pewno. W tamtych dawnych czasach, przy Piekarskiej 12, Markus Lichtmann także miał sklep z towarami mieszanymi.
I ocalał. Jeszcze 21 września 1946 roku był zameldowany w Gorlicach, podobnie jak jego brat Józef Szofer. Tak samo jak Sara Susla-Lichmann z Podczwórki, Samuel Morkel z Piekarskiej 6 oraz Abraham Dawid Rapp z Poddziewiątki. Pod numerem 1 Estera Lipschutz prowadziła piwiarnię, a Blima Szeindla Rubinfeld sklep. Zmarli nie odeszli, oni wciąż tu są. W przestrzeni zauważa Roma Sendyka, naznaczonej haunting déjà vu, prześladującym nas poczuciem nawrotu, natarczywym nawiedzeniem. Serhii Żadan we wstępie do swojego tomu dla Chobycz pisze: i jeszcze rzecz jasna cienie, cienie tych, którzy tu żyli przez setki lat, którzy na tych ulicach zakochiwali się, bogacili, tracili wiarę, starzeli się i umierali. A jeszcze cienie tych, co umierali nie swoją śmiercią. Ich cienie są szczególnie niepokojące i niespokojne. To tak jak z miejskimi ptakami na wiosnę, niby wszystko na swoim miejscu, ale jakieś zmarznięte po zimie, zlodowaciałe, więc są zaniepokojone. I cienie zmarłych podobnie. Kręcą się wokół miejsc, gdzie zginęli, niepokoją się. Najwyraźniej na miejsce zbrodni ciągnie nie tylko zbrodniarzy. Miejsca zbrodni w ogóle przyciągają. Jakoś łamie się tam struktura przestrzeni i struktura czasu tak samo i możesz tam zastygnąć, czując, jak historia podąża dalej, obchodząc cię, omijając nieświadoma twojej obecności. To Serhii Żadan we wstępie do tomu Drohobycz. W takich miejscach, powiem raz jeszcze słowami Sendyki, dokonuje się kronotyczne tąpnięcie i w ułamku sekundy pojmujemy, że czas przeszły jest teraźniejszy, a to, co minęło, nie zostało trwale usunięte poza horyzont doznań. Myślę o tym, kiedy przechodzę przez placyk u zbiegu Strażackiej i Krzywej i to nie dlatego, że 10 lat temu postawiono tu obelisk ku czci pomordowanych gorlickich Żydów. Tu biło serce żydowskiej dzielnicy, tu żyli, rodzili się, modlili, kochali, umierali ludzie, na przykład Mojżesz i Hanna Lipczerowie, Jehuda Raker, Samuel Lipczer i syn właściciela rafinerii w Sokole Mojżesza Wertelheima, Michał Pęcak i producent wód sodowych Chaim Ormianer. Na placyku do niedawna stał nieduży budynek hasyckiej synagogi Beszt. Po wojnie mieściła się w niej straż pożarna. Potem budynek zburzono i na jego miejscu powstał inny, szaro-czarny, przeszklony. Miał nawiązywać do kształtu synagogi, potwierdził inwestor, i miał być przeznaczony na handel. Nikt tu jednak nigdy niczego nie wynajął, nikt się tu nigdy nie wprowadził. Stoi pusty i ciemny, jakby go ktoś przeklął, jakby to już zawsze miało być miejsce tamtych. Chociaż przecież tuż obok, na dworzysku, tętni życiem warzywno-owocowy targ. Ale może to tylko mnie się tak zdaje, że oni wszyscy wciąż tu są. Chaim i Nuchem, Izaak i Hanna i młody Balsam, ten od wody sodowej, którego zastrzelono też. Co myślę? Bardzo piękny tekst. Nie wiedziałem, że Monika go napisała w ogóle. Ja mi go nie pokazała. Coś dziwnego. Ja mam pewien kłopot z ludźmi. Oni mnie stosunkowo mniej interesują. Ale to może się bierze stąd, że nie mam takich ludzi. Że nie mam takiego świata, jaki ma Monika. Że te postacie nie są ani tak tragiczne, ani tak dramatyczne, ani tak egzotyczne, ani tak przejmujące. Może stąd się bierze moje inne podejście do pamięci, które mnie też mnie interesuje w takim sensie, żeby to odtwarzać, żeby się w tym zanurzać i potem nie wiem, czy naprawdę mieć złudzenie, że my jesteśmy w stanie przywrócić pamięć, albo ją zrekonstruować, albo dać jej jakieś ciągłość, jakieś życie, jakieś ocalić ją. Ja nie mam takiej pewności, ponieważ mój umysł obcuje na ogół z chaosem kompletnym. Pewnie wykorzystuję swoją pamięć, ale w pisaniu książek, ale pewnie w jakiś taki dziki, przypadkowy i chyba egoistyczny sposób. Po prostu biorę to, co mi jest potrzebne. Czasami pamięć, czasami wymyślam własną pamięć, żeby było ciekawie.
Czasami przeinaczam to, co pamiętam. Ja naprawdę guzik pamiętam, bo to się zaraz w tych strukturach chemicznych mózgu gdzieś rozpuszcza, przeinacza, trzeszczy, iskrzy i to jest... I tylko język jest w stanie to, z tego chaosu to wszystko wydobyć i to się wydaje, że to jest opowieść pamięci. Guzik, jest to opowieść w języku polskim, żeby ładnie był, żeby było przejmująco, żeby było ciekawe. Ale nigdy nie miałem ani takiej siły, ani no rzeczywiście, tak jak powiedziałem, takiego materiału. Ludzie mojej pamięci są skrajnie banalni. To jest polskie chłopstwo. Z jednej czy z drugiej wsi mazowiecko-podlaskiej. I tam próżno szukać czegoś, co mogłoby nas tak wciągnąć i jednocześnie czegoś, czegoś takiego, co byśmy chcieli odkupić opowieścią. Tak mi się wydaje. Dlatego tak jak mówię, no takim naturalnym odruchem był mniejsze zainteresowanie człowieczeństwem. O. Mniejsze zainteresowanie losami ludzkimi, ludzkim życiem, to mnie mniej jak bardziej mnie interesowały struktury właśnie mojego chaotycznego umysłu, jak się ten świat i ta pamięć, która dla mnie jest jednak złudzeniem nieco, odbija się w tym, jak z tego powstają moje prywatne opowieści. Narobiłem mnóstwo notatek, ale też są niewyraźne. No bo co jest z tą pamięcią? Czy my sobie robimy za jej pomocą dobrze, że o to jesteśmy tacy pamiętliwi, że o to jesteśmy ludźmi i na swoją ludzką skalę próbujemy zbawiać nasze i cudze życie? Że jesteśmy tacy wspaniali? O co chodzi z tą pamięcią, z jej odtwarzaniem? No. Może jest wygodniejsze to obcowanie z umarłymi, bo oni są już gotowi, możemy z nimi zrobić co chcemy. Nie podskoczą nam, nie zaprzeczą, nie powiedzą, a gówno prawda, co ty sobie o mnie wymyśliłaś? Może są gotowi i sobie przedstawiamy ich w tych naszych strukturach narracyjnych, opowieściowych, nie wiem, antropologicznych, kulturowych, że służą nam w jakiś sposób. Może to złudzenie, że chronią nas przed własną pustką, że to jesteśmy tacy wspaniali, tacy pamiętliwi, że jak odnosimy się do swojej przeszłości jakąś, a może ona jest nicością zwykłą, że to wszystko jest po prostu niepamięcią i ciemnością i czernią, w którą wpadają te zdarzenia, tylko nieliczni, tak jak Monika. A jak ja, może czasami inni ludzie, którzy się trudzą opowieścią, próbują coś z tym zrobić, tak naprawdę to nie ma nic. Zwyczajnie nie ma nic. I dla paru opowiadamy nasze historie. No. Myślę nad tym czasem. No. A to nie jest jakaś taka, kurczę, wiesz, to o czym opowiadasz, to nie jest jakaś odmiana polityki historycznej? Nie, no zupełnie nie. No. To jest moja zupełnie prywatna opowieść, tak jak mówiłam. To jest prywatna polityka historyczna. Nie. To jest moja prywatna opowieść i tak jak mówiłam, to ma niewiele wspólnego z pamięcią. To raczej ma, to jest tak jak mówiłam właśnie, tworzenie tej historii, budowanie opowieści. Patrzenie, jak one się gdzieś tam we mnie budują i co ze mną robią i jak zmieniają mój sposób życia, istnienia w tym miejscu, w świecie. Jak ja się staję częścią tych historii, bo przecież one się nie skończyły kiedyś i nie nastąpiło nowe otwarcie, tylko to się toczy cały czas i oni są częścią mojej historii. Ja tego z różnych powodów potrzebuję. Po pierwsze, nie umiem pisać innych książek. Lepiej, żebym nie próbowała. Mam sporą wiedzę na temat pisania. Jestem wydawczynią z 25-letnim stażem i wiem, co potrafię, a czego nie. Jestem tego absolutnie świadoma. Ale o czym ja mówiłam? To jest historyczne.
Tak, że to w ogóle nie jest żadna polityka historyczna. Doskonale wiesz, że jak żyjemy razem już 33 lata, a może nawet więcej, i nasze relacje z tego, czego doświadczyliśmy, co zobaczyliśmy, są czasem kompletnie różne. I o ile na początku człowiek się kłóci o te fakty, o nie, było tak, nie, ja pamiętam lepiej, nie, w ogóle, ty nie pamiętasz niczego, to potem człowiek zaczyna widzieć to, zaczyna to widzieć z perspektywy właśnie różnych opowieści, z perspektywy różnych pamięci i widzi, że z tego jest, świat to jest nieskończona ilość takich opowieści. Polityka historyczna to jest jakieś, nie chcę tu teoretyzować, no, ale to jest narzędzie polityczne i nie, jak sama nazwa wskazuje, a ja chcę powiedzieć o tym, że świat to jest migotliwość miliardów opowieści. Jeżeli mówię o tej polityce historycznej, to miałem na myśli przede wszystkim jej fascynację śmiercią, wiesz? Tym, co minione, tym, co odeszło, tym, co gnije w ziemi, tym, co zamienia się w trupie. W tej obecnej, naszej polskiej obecnej polityce historycznej. Wiesz, ja być może nie lubię tak tej ludzkości, o której mówię, ja chcę wyrwać się z tego polskiego zwłaszcza kręgu, wzmocnionego jeszcze narracją, kręgiem żydowskim, z tej nieustannej śmierci po prostu. Dlatego chyba wolę przyrodę opisywać czasami, bardzo często. Może dlatego. To zabrzmi jak wyzwanie niezwykle osobiste, wyznanie niezwykle osobiste, ale ja jestem gdzieś tam stamtąd, z zagłady, z mojej rodziny, która zginęła. I kiedy pisałam Fałszerzy Pieprzu, to towarzyszyło mi takie poczucie, że oczywiście ja ich nie odtworzę, nie ożywię ich, ale gdzieś tam się do nich zbliżam i do takiego fantomu, który towarzyszy mojemu życiu od zawsze. I gdzieś tam z tamtego świata jestem. I to przepraszam Państwa za takie osobiste wyznanie, ale tak jest. Jest osobiste, piszesz o tym w książkach. I to już osobiste się skończyło. Natomiast jak zaczęłaś... Nie, to nie jest to, że ja tonę w przyszłości, że się karmię ofiarą, że ja się karmię śmiercią. Nie, ja próbuję włączyć tych ludzi w moją teraźniejszość, w moje życie. Monika jest pełną życia kobietą, naprawdę. Nie no, mówię wam bez żadnej ironii, natomiast pamiętam, kiedy zaczęła pisać Fałszerzy Pieprzu, ja poczułem osaczenie w domu. Osaczenie tematem, po prostu nie mówiło się o innych rzeczach. Na półkach przyrastały kolejne tomy historii Holokaustu. Ja nie wiedziałem, że tyle tego jest w języku polskim. Fizyczne osaczenie wędrowało się wśród ścian literatury holokaustowej. Ja się poczułem jakiś taki nieważny tak naprawdę. Cóż ja mam za historię? Jakieś głupie, tępe chłopstwo z Podlasia, kurczę, w połowie alkoholiczne, w połowie... I taki czułem się zakompleksiony. Jest w tym ironia, ale jest w tym też prawda. Autoironia. I nie znajdowałem odpowiedzi. No właściwie powinienem znaleźć, czy powinienem, nie wiem. Ale czułem się zagrożony. Miałem zarzedzony totalnie dom. I to się wzięło... To było niesamowite, bo to w którymś momencie się tak nagle zaczęło, nagle wybuchło gdzieś. Wcześniej się mówiło o tym, jak w każdym mądrym, inteligenckim, polskim domu mówiło się historii o Żydach. A tu raptem taka niesamowita eksplozja nastąpiła. To nie znaczy, że w domu była żałoba. Nie, absolutnie nie. To nie o to chodzi. Natomiast rozwój taki, przyrost tego tematu, no... Czułem się w jakimś sensie zagrożony. Teraz ja mówię o osobistych rzeczach. Potem widziałem, jak nasza wspólna córka zaczyna wchodzić w ten temat i czułem się też zaniepokojony. Niesamowicie, jak to działa. Jak to działa, bo ona w końcu obroniła ten doktorat o żydowski swój? Już nie pamiętam. No już nie brni w córkę. Już nie brni w córkę. Nie brni w jej wykształcenie, no, z którym straciłem jej zakontakt na trzy jakieś tam studia ziemi. A powiedz lepiej o tych... O tym, co chcę opowiedzieć, to ja wiem, a nie opowiedz dobrze. Lepiej. Żebyś opowiedział o tym twoim korzeniu i o ludziach bez historii, jak to się o nich mówi.
Niesłusznie zresztą, ale tak się mówi. No słusznie, bo nie mają takiej czaderskiej historii jak Żydzi. No cóż to jest za historia? No, ale to jest prawda. No. To jest prawda. Mają nieopowiedzianą historię. Historię, której się wstydzą oczywiście. Historię, która nie jest ani malownicza, ani tragiczna. Teraz ta młodzież próbuje pisać o chłopstwie polskim. Jakieś dziwnie to mikrofon działa. O chłopstwie. Ja, wie pani co, bo ja na ogół z tym, takim pojemnościowym na estradzie występuję. Czekaj, wystraciłem wątek. Tak? Tak. Dobrze. Dzięki. Straciłem wątek. O chłopstwie. Oczywiście ta młodzież próbuje tam te odgrzebywać na zasadzie kolejnych tam wykluczonych, przeklętych i tak dalej, żeby się dobrze poczuć i badają to. Historię chłopstwa, a jednocześnie, a to też na zasadzie takie egzotyki trochę, no to chłopi, teraz o nich napiszemy. A to jest historia, myślę, że jest nie do opowiedzenia, ponieważ nie ma rozmachu, nie ma siły i jest strasznie powszechna. No, 3/4 tego narodu naszego to jest pokolenia chłopskiego. No jak to własną historię opisywać, to kogo to interesuje? No. No ale wiesz, no zrobiłem to w tym swoim przewozie, próbowałem. Trochę do tego wrócić w mojej powieści ostatniej. Ale to wszystko kłamstwo jest oczywiście. No, że na tym odtwarzanie pamięci, raczej pamięci zapachów dzieciństwa, to całe chłopstwo, które tam się porusza, to zrobione jest po to, żeby to ludzie chcieli czytać, że jakaś akcja była, dialogi. To też jest opowieść, prawda? Bo ty sobie wyobrażasz, co widział twój ojciec, który już stracił pamięć. Mój ojciec nawet umarł, zdążył umrzeć od tamtej pory. Wczoraj mieliśmy pogrzeb, nie poczułem. Więc to jest też opowieść, którą ty sobie zbudowałeś. To nie jest opowieść, to jest chwyt literacki, wiesz, to chwyt literacki. Kompletnie nie siliłem się na to, żeby wskrzesić pamięć mojego ojca, co on tam pamiętał. Bóg wie, nie wiemy, co ludzie pamiętają, a co on potem. Właśnie o tym mówię, no, że nie wskrzeszałeś żadnej pamięci, tylko zbudowałeś opowieść. Na podstawie swojej wyobraźni, zastępując jego pamięć. Wykorzystałem trik literacki po prostu, wiesz, no. Żeby to się dało czytać po prostu, żeby to miało jakąś siłę literacką przede wszystkim. Tak naprawdę wykorzystałem swoją pamięć, co ja tam jeszcze z tej wiochy polskiej pamiętałem z dzieciństwa, że... i włożyłem to do głowy ojca, narratora. Ale ja bym... myślę, że... nie potrafiłbym się pochylić nad losami poszczególnych ludzi, wiesz, bo one nie są chyba aż tak interesujące. Dla mnie. Jak to o tobie kiedyś Michał Cichy napisał w Gazecie Wyborczej? Że ja cię po pijanemu samochodem napisałem. Nie, że lubisz, że nie lubisz ludzkości, a lubisz człowieka. No to jest strasznie. Tak o ciebie to kiedyś napisał? Strasznie, to jest tanie. Dobrze. Nie, to jest... mówię ci, nie mam takiego backgroundu jak ty. Etnicznego, pamięciowego. I naprawdę, chociażby tak jak sobie wyobrażam, nie wiem dlaczego ty jeździsz ze mną do tej Mongolii, którą sama wymyśliłaś, gdzie w ogóle nie ma ludzi. A ja jeżdżę dlatego, że nie ma tam ludzi. Ja muszę wikłać w jakieś ludzkie historie po prostu. No, o tym jak spotykam człowieka mongolskiego, no to ja kompletnie nic o nim nie wiem, no bo jak to się nawet nie ma porozumieć z innego świata. I to jest moje środowisko, w którym ja się dobrze czuję rzeczywiście. Że mam to element człowieczeństwa, ale nie muszę w nim uczestniczyć. No. Nie mam tego. No to ja skończyłem. Na razie. Tak, właśnie, Krystyna, ale ja nie skończyłem, tylko tak dla ile mamy tutaj czasu za to? Ja sobie tu siądę, żeby mieć trzeci mikrofon. No dobrze. I teraz chciałabym kilka wątków pociągnąć, takich, o których tutaj już była mowa. Zacznę od tego, o czym pan mówił, panie Andrzeju. Mianowicie, trochę się z panem chyba nie zgodzę. Z autodiagnozą pana, to znaczy z tym, że
w przewozie choćby. Oczywiście, literatura to jest jakaś tam suma chwytów literackich, tak czy inaczej. U Moniki też oczywiście, ale to nie jest cel, wydaje mi się. Nie, celem jest opowieść, czyli no literatura. Jest opowieść, ale czy tylko taka opowieść wedle pana, która da się dobrze czytać, czy ona jeszcze jest, poza tym, żeby się dobrze czytała, ma być o czymś? To jest opowieść, która ma mi się podobać. Mnie przede wszystkim. Rozumiem, ale podoba ci to, jakie ona powinna mieć cechy, żeby się podobała? Poza sprawną narracją. Nie wiem. Ja po prostu, to jest ta odwieczna nasza dyskusja od tygodni z Moniką. Ty, o czym będziemy rozmawiali? Powiedz. Ja mówię, nie wiem. Nie wiem o czym, ale to powinnaś. Ja nie wiem, o czym będziemy rozmawiali, jak nas poniesie. Ja mam tak samo z literaturą, chyba to mówiłem tu miesiąc temu. Tak, poniesie tak, ale myślę, że przy takim doświadczeniu pisarskim no, buduje się jednak coś takiego, kiedy ja rozmawiam na przykład o pana pisarstwie w różnych gremiach jakby, to jakby nikt przede wszystkim nie mówi o tym, jak to jest zrobione, jak to się świetnie czyta, choć czyta się świetnie, tylko że to jest poruszające, bo i teraz się właśnie zaczyna w przewozie na przykład, bo to jest jakaś próba rekonstrukcji, oczywiście poprzez opowieść czegoś, co się zdarzyło tam, oczywiście hipotetycznie i raczej wyobraźniowo niż inaczej w 1941 roku, a do czego jednak jakąś możliwością dojścia była pamięć hipotetyczna też ojca. Prawda? No bo on się tam pojawia po prostu. Mm-hmm. No to sobie tak myślę, że coś z tą pamięcią nas pan troszkę chyba oszukuje własną. To znaczy, że ona jest taka nieważna. Jest tyle pana wypowiedzi, kiedy na przykład mówi, że właściwie wszystko się składa z pamięci. Miejsc, ludzi, zdarzeń. I że to ma na bezpośrednio ogromny wpływ na to, co pan pisze. Wie pani, ale... Mówię o swojej pamięci, o swojej mogę powiedzieć, no, która jest chaosem po prostu, wydobywaniem jakiejś nie tyle prawdy z niej, co rzeczy, które dadzą się opowiedzieć po prostu, dadzą się sformułować. Na tym polega. No. Tak mi się wydaje. No. Nie mam pamięci, mam chaos w tej głowie. Mam dziesiątki, setki obrazów, które mi się strasznie podobają. Czy to jest chemia mózgu i struktury mojego mózgu, która nałożyła się na obrazy, które widziałem i się to wszystko pomieszało? Raczej tak. Raczej tak. Że nie ma to wartości dokumentu, ani prawdy, ani... W ogóle nie ma żadnej wartości, poza tym, że można sklecić z tego opowieść, która podoba się mnie i chwała Bogu, że podoba się czytelnikom, a jeszcze niektórzy o niej podobno rozmawiają. Tak, no, super. Tak, a, nie było tam, a to nie było moim celem. Znaczy, żeby czytali, to było chyba. Nie, żeby kupowali. To jest, te cele są wtórne, wie pani, te rzeczy się dzieją, one się zawsze dzieją przy okazji. Że te nagrody dodatkowe, nie można o nich myśleć, kiedy się siada do pisania, bo wtedy... nie wiem co, ale ja tego nigdy nie robiłem. Po prostu... To są bonusy. To są bonusy dane od losu, od tego, od całej reszty, nie wiem, przypadku. Nie. A tak sobie myślę, bo ta kwestia pamięci, bo też nikt nie powiedział, że struktura pamięci ma być w ogóle strukturą, znaczy ma być uporządkowana. Może być takim gąszczem, o jakim pan mówi. Może z tego gąszczu da się wyciągnąć tego chaosu. Właśnie wysnuć takie nitki opowieści, prawda? Bo myślę na niego, że ty też trochę z chaosu je wysnuwasz, prawda? No oczywiście. Że to nie jest, to się dopiero układa w jakąś opowieść uporządkowaną. Oczywiście, no ja piszę w ten sposób, że... Czytasz? Nie, że czytasz jakby nie piszę w ten sposób, że nie czytasz wiem, dużo. Czytam dużo, ale też mam, że mam jakby już... całą sumę faktów i siadam do pisania opowieści. Nie, mnie niesie. Mnie niesie. I oczywiście, że to są nazwiska rozrzucone, nie mające ze sobą nic wspólnego, z których potem zaczyna się jakieś fakty pojedyncze, z których potem zaczyna
się rozpoznawać, coraz więcej nitek łączących je, jakichś wspólnot, jakichś związków. No i w taki sposób buduję tą historię. Ale nie jest tak, że ja siadam, gromadzę fakty, mówię, to jest budulec tej historii, on jest skończony i ja teraz buduję historię, która będzie prawdziwa. Nie, ani ta historia nie jest prawdziwa w takim potocznym tego słowa znaczeniu, w obiektywnym, znaczy w obiektywnym, cokolwiek to tak dosyć, powiedziałam tak dosyć, powiedzmy, może nieprecyzyjnie, ale to jest moja historia, która non stop się tworzy, tak samo jak toczy się życie, w którym ja jestem i oni są. To nie jest zamknięta historia, tak jak zagłada nie zamknęła oczywiście na jakimś poziomie, prawda, życie. Żydzi zniknęli z pejzażu Gorlic i innych miast i miasteczek, ale no, my jesteśmy i te ślady są i to, co o nich myślimy, to, co o nich czytamy, to wspomnienia, które odnajdujemy, jakieś fakty, to wszystko tworzy nową historię, to się dalej wszystko toczy. I to jest moja opowieść, nie tylko dlatego, że jest napisana moim językiem, ale też dlatego, że no ja autorsko połączyłam te rozmaite właśnie drobne szczególiki w jakąś opowieść, która się po prostu właśnie toczy. Chciałabym was zapytać o taką rzecz, która się tutaj pojawiła, bo pan Andrzej mówił o tym, że trochę oczywiście nieco rzecz wyolbrzymiając, czuł się wyizolowany, kiedy zaczęło przyrastać tak dużo książek poświęconych tematyce Holokaustu i że to taka inna pamięć się otwiera. A chciałam zapytać jakby o biegun przeciwny. Na ile wasze pamięci, jedna właśnie zdążająca w stronę odzyskiwania takiej przeszłości żydowsko-pożydowskiej, a druga właśnie bardzo taka osobna, zbudowana, skonstruowana z chaosu, z tych korzeni chłopskich, których bym tak nie bagatelizowała, bo one są jednak 3/4 tego narodu, to jest duża historia i jakoś wyparta bardzo długo, bo tak wszyscy mówili, że są bardziej z dworów i ze szlachty niż z chłopów czy robotników. To chciałam zapytać, czy pamiętacie takie momenty, kiedy wam się wasze pamięci jakoś uzupełniały albo wchodziły z sobą w jakiś taki istotny dialog, jakąś rozmowę, że nie były takie osobne, tylko zaczynały być jakoś wspólne, dopełniające się. Monika wspominała, że jako inteligenckie dziecko wywożone na wakacje pasała gęsi czasami. Nie, raczej zawsze się bawiliśmy odrębnością naszych wspomnień. Raczej tak. Światów, raczej odrębnością tak. Światów. Ja byłam z nowego światu, z samego centrum Warszawy. Ja byłem z warszawskiego Zadupia, z jakiejś chłoporobotniczej dzielnicy takiej. To nas strasznie bawiło, kręciło i ciekawiło. To fajne uzupełnienie, no nie można lepiej trafić. Czego jak czego, ale nudy to się nie zaznawało. Dla Andrzeja przecież... z fascynacją patrzyłem na moją wiejską rodzinę, jak mam czasami spotykać. Antropologiczną fascynacją. Dla Andrzeja przekroczenie mostu i z prawego na lewy brzeg to było naprawdę przejście do innego świata, jak był młody, nie? Mówimy o warszawskiej Pradze. Tak. To naprawdę były inne światy, mamy zupełnie inne wspomnienia, nasze życia do pewnego momentu. Ona się tam mieszkała. Miały kompletnie inne trajektorie i wydawałoby się, że według wszelkich komputer by nas nie dopasował. Tak powiem. Ja też się trzymam w tym twoim mieszkaniu na Nowym Świecie. 4 metry wysokie, jakieś księstwo warszawskie, meble stoją. Ja się czułem tam, tak dziwnie się czułem. Mnie tam lubiano chyba i przyjmowano, ale nie czułem jak na swoim miejscu. No, a Monika na wiejskich imprezach, na które czasami jechaliśmy gdzieś, też była zafascynowana. Kto to jest? Pytała. A tamci, to kto to są? A ja mówię, to wujek Janek. Wujek Janek, co to potrafił na ten wynieść papugę z klatką i sprzedać ją na wódkę na przykład. No, został niestety warszawiakiem w którymś momencie, co mu strasznie zaszkodziło. Tak, bo jeszcze w twojej rodzinie jest to ciekawe przełamanie w części twojej rodziny, że to są ludzie, którzy przeprowadzili się do miasta.
No to cała moja rodzina z jednej i z drugiej strony przeprowadziła się i niektórym to naprawdę zaszkodziło. Niektórzy się zostali jakoś tymi mieszczanami i skorzystali z tego awansu, powiedzmy. A innych to przerosło i to są historie nierzadko no, tragiczne po prostu. O niezakorzenieniu, o wyrwaniu tych korzeni kompletnie, o nieumiejętności odnalezienia się w nowym świecie, życiu w takiej fikcji, we wstydzie jakimś takim, no to tak. Tak. To jest opowieść o tym narodzie, który został wyrwany z korzeniami w latach 50., 60. i się nie zakorzenił. No nie jest to może Holokaust, ale jest jakaś taka zagłada tożsamości. No. Zagłada tożsamości po prostu, nie wiem, chłopskiej, jaka by ona nie była. I próba stworzenia nowego człowieka, ulepienia. I to się nie udało i się nie udaje do tej pory. Dlatego ten naród jest taki interesujący. No nie był, no dobra, to nie był to Holokaust, ale niezła jazda była. Z tymi chłopami do miasta przesiedleni prawie sił. A na takim gruncie różnorodnym, jak już piszecie swoje opowieści, no jak rozumiem, nie zawsze znacie wcześniej, znaczy nawzajem swoje, to wtrącacie się do nich. Nie, zupełnie. Nie, to kiedyś Monika jeszcze redagowała moje książki. To było bardzo dawno temu, kiedy mi się wydawało, że umiem być redaktorką. Już od 100 lat nie redaguję żadnych książek, dzięki Bogu. Ale się mówi, mówi się. Ja bardziej słucham tego, co Monika mówi. Tam wcale nie słuchasz, tylko wydaje. Właśnie nie chcę wchodzić w takie bardzo osobiste przestrzenie, bo widzę, że tu, jak zresztą mówiłaś, Majko, że pamiętacie zupełnie inaczej te same rzeczy. To... Niektóre pamiętamy razem, tak samo, ale mamy takie szczególiki. Aha. To nie tak, że całkowicie inne narracje nam opanowują głowy po powrocie na przykład, ale no w szczegółach to się różni i trochę zawsze zmienia sens. Nie chodzi mi właśnie na to, tylko co bardziej zapamiętujecie, co bardziej zapamiętujesz? Na przykład pojechaliśmy do Delatynia, tak, 20 lat temu do Tarasa Prochaśki, wybitnego pisarza ukraińskiego i na przykład Andrzej zapamiętał stare kobiety sprzedające tytoń. Teraz już może nie pamiętasz, ale napisałeś o tym, wjadąc do Babadak. Pamiętam, stare kobiety, prawdziwy czarny miejscowy tytoń sprzedający. A ty co zapamiętałaś? A ja na przykład zapamiętałam... wiele rzeczy zapamiętałam, ale tego nie. Bo wiesz, bo to był ułamek sekundy na jakimś targowisku. No mogłaś mnie zeskanować po prostu. Ja nie poszedłem tam. Więc to są obrazy po prostu, które mamy różne, prawda? Które zostają, które się odciskają gdzieś tam w głowach, a to są właśnie te obrazy, które się dostrzeże. No i fakty. No ja zawsze uważam, że ja pamiętam dobrze. Fakty. One mnie a ty wymyślajesz. Ty wymyślasz. I bardzo mnie to do pewnego momentu denerwowało, wrażenia a potem uznałam, że... Fakty. Właśnie. Po prostu pamiętam ten moment, dwie kobiety siedzą, ty mogłaś oglądać ceramikę na przykład. Skrajem spojrzenia to zagarnąłem. A ja na przykład pamiętam... Ciemne twarze, spalone słońce, ciemny tytoń, ciemne dłonie, no przecież ludzi. Tego się nie da wymyślić, to trzeba. No da się. A ja na przykład pamiętam, jak szliśmy przez taki stary wiadukt, kolejowy, austro-węgierski. Nie szliśmy, bo tam strażnik stał. A widzisz. Nie puścili. A widzisz, nas. A mi się wydawało, że szliśmy. To były te czasy, kiedy tam jeszcze mosty były chronione. Tak. Chcieliśmy przejść, ale nie, tam była budka strażnicza i nie. Ale na przykład pamiętam, jak szliśmy nad Lubiżnią przez takie wilgotne chaszcze, żeby pójść na metę do sąsiedniej wsi. Na jaką metę? Do, po bimbel, do Bogdana. To ja pamiętam, jak już jesteśmy u Bogdana. No właśnie. Więc to jest bimber po prostu. Są obrazy, które każdy zapamiętuje inne i inaczej. No ja po prostu miałem cel, a ty mi mogłaś sobie skanować rzeczywistość dookolną. Myśmy mieli z Tarasem kasa, jeśli śmieją. A teraz, Prochaśko, na przykład pamięta jeszcze inną rzecz, której nikt z nas nie pamięta, mianowicie... że zaczął coś mówić o Schulzu,
A ty wyciągnąłeś książkę telefoniczną, którą miał taką starą książkę telefoniczną, przeglądałeś i powiedziałeś, Bruno Schulz nie miał telefonu. I teraz to zapamiętał i poświęcił temu cały duży kawałek pięknego eseju w swojej książce, w gazetach tego nie napiszą. No i zobacz, jak to fajnie. I za tym poszedł wspaniały, dla mnie przepiękny obraz Bruno Schulza, jakby pozbawionego tego gestu dzwonienia. Bruno Schulz, który nie ma telefonu, to jest inny Bruno Schulz niż Bruno Schulz, który by miał telefon. I zbudował na tym całą opowieść właśnie, na tym braku. Więc jakby to, no, byliśmy w Delatynie, byliśmy u Tarasa, byliśmy z Tarasem i można by z tego stworzyć naprawdę trzy różne opowieści, tak jak u Rosawy. Nie całkiem różne, ale... Albo gdzieś mamy bliską wrażliwość i gdzieś tam, no, myślę, że we troje i... ale gdzieś w szczegółach się zawsze człowiek różni i w obrazach się różni właśnie. W stylu patrzenia, stylu pisania, bo to się łączy, styl patrzenia ze stylem pisania, w ogóle ze stylem. A wyobrażacie sobie, że moglibyście napisać wspólną opowieść? Bracia Strugaccy? Nie. Nie, zupełnie. To wtedy byśmy się kłócili dopiero. Nie, pisanie jest tak, moim zdaniem tak, jest intymną, indywidualną czynnością, że drugiej osoby się tego nie dopuszcza. Zgadzam się z tym zupełnie. Absolutnie. Tak. Nie.